Kamil Sypszak, jesteśmy w Pruszkowie, gdzie przed chwilą zakończył się trening reprezentacji Polski, ale też w przededniu ważnych turniejów. Najpierw towarzyski w Hiszpanii i potem już kwalifikacje w Portugalii. Jak samopoczucie, wasze nastawienie, forma? No, jesteśmy po krótkiej przerwie sylwestrowej. Dzisiaj odbył się już pierwszy trening. Stawiliśmy się wszyscy, dojechał do nas Giera. Także jesteśmy już w komplecie, cała 19 uczestniczyła dzisiaj w treningu. Wrócił Rafał Przybylski po kontuzji i prezentował się bardzo dobrze dzisiaj na treningu. Także z tego musimy być zadowoleni. Co do formy, to jeszcze trochę za szybko, żeby to jakoś podsumowywać. Ja myślę, że ona przyjdzie w odpowiednim czasie. Z tego co wiemy, jednym z zawodników portugalskich, chyba jest dobrze ci znany, Alexis Hernandez Borges. To jest też obrotowy, którym grasz w Barcelonie. Co możesz o nim powiedzieć? No tak, mam tą przyjemność grać z nim na jednej pozycji w jednym klubie. Przyszedł on dopiero w tym sezonie, ale już myślę, że bardzo dobrze się poznaliśmy. Mamy dobry kontakt ze sobą. Jest on bardzo silnym obrotowym. Głównie jest wykorzystywany do zadań obronnych w Barcelonie, ale też do kontry biega, do ataku i ja myślę, że tam też potrafi się odnaleźć. Jest on narodowości, jest Kubańczykiem, gra dla reprezentacji Portugalii, ale jak wiadomo, Kubańczycy są obdarzeni niesamowitymi warunkami fizycznymi, są niesamowicie silni i on też do nich należy. A mieliście już okazję właśnie porozmawiać o tym turnieju kwalifikacyjnym na zasadzie, który zespół wygra? Może nie, niektóry zespół wygra, ale rozmawialiśmy, że na pewno się spotkamy na miejscu i przedyskutujemy kilka spraw i być może porozmawiamy o nadchodzącym turnieju. A jakbyś miał na koniec ocenić właśnie zespół Portugalii, jakbyś tak w skrócie, jakie charakterystyczne cechy wymienił? Jeszcze tak na czynniki pierwsze nie rozkładaliśmy zespołu portugalskiego, bo oczywiście są jeszcze dwa mecze przed nimi. Ale wiadomo, że obserwujemy mecze reprezentacyjne i wiemy, że mają oni wielu bardzo dobrych i utytułowanych zawodników. Jest to zespół, który charakteryzuje się dobrą obroną, popartą, ja myślę, że dobrymi bramkarzami i szybcy skrzydłowi, którzy starają się tą dobrą obronę wykorzystać i biegać szybko do kontrataków. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.